Cześć wszystkim! Witam w kolejnym odcinku ze Sword and Sandals 2. Sezon drugi. Level 40 już mamy. I tyle by... No i wchodzimy do gry, tak? Przywitałem się z wami, więc teraz trzeba przeprowadzić odcinek. Dabastian, son of Dabastian. Dabastian, syn Dabastiana. Charyzmy nic nie robią. Nie poszło. Teraz sobie muszę go odepchnąć, albo odepchnąć, bo z kolosu ja to nie czuję tego. Tak, nie jest przestrzeni, więc nie będę go odepchnął. Nie, ja po prostu nie boję. Teraz go zgailować. Spróbuję jeszcze raz. Bo teraz się chce kręcić. Przestałe train pass. Jest gościu z cyklopem. Cyklopem. Takie to ma statystyki, możecie sobie przeczytać jak chcecie. Jedno zamrożenie przez to, że go odepchnąłem. 466 jak to było. 466 jeszcze nie ma. Serka. Gościu podskakuje i nic z tego nie ma. No strajk za 102. Sabier przez chwilę. 12 charyzmy. Mogę odepchnąć, ale nie mogę odepchnąć. Jak było, że nie mówię. Jak ja zadaję mu przeciwko, to nie widać. Nie było widać, jak mój gladiator na niego krzyczy. Tak, tak powinien, no to zabrzmieć. Paga. Muszę go wykończyć teraz. Ryban Szęgu. Co się
Bardzo tego RPG. Uuuu! 463. Wygląda z tego nie. Bardzo tego. Ja od niego odskakuję. Zostawiam się z tego podespać, a to mnie przeciągnie. Podejdę w takim razie. Ale chcę do mnie podejść. Jednak nie przejdę mi przez to, gdzie jest podpęć. Spróbuję drugiej.56 teraz atakuje na niego. To on się zaryzuje. To jest wyniosły trochę. O, bardzo. 460. Ale daję go sobie 1077. 8%, ale i tak dużo. Ostatnia walka na przed 41 levelem. Przed 42. 8% na jego pasę jest szybki. Gladiator. 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 Kolejne duale Augustus Segment.
Szczura, no to teraz mamy drugiego już. Dwa hity i gościa. Cztery tury by było chyba. Pięć tury gościa. Na charyzmę.
back for the other. No, no te quería ya. Aquí Sam Arbor. Chyba nie ma w tym strajka, więc... ...martwić. Kubrick 26 charyzmy. Ty nie masz łuku, więc jest dobrze. Nie ma nic samuraj. Ma knight i paladin i jeden templar. Unrule. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wyrazów przy jednym gościu. W nazwie. On ma coś... Ma dwa samuraje. Tarczy nie ma. A nie ma też łuku. Masz łuk. Masz dwa samuraje. Nie ma żadnego samuraja. Ma podkę na armor. Ten najmniejszy podkę na armor daje... No, jemu dało po jeden armor, więc... Ale daje połowę z tego, co masz. Połowę armor z tego, co ci zostało. Daję ten najmniejszy potek. No i to było udowodnione przy tym gościu. Połowa z jedynki by było pół, ale tu nie ma czegoś takiego. Dwa charyzmy. 60. Samuraj ma jeden. Mało procent na trafienie, więc nie będę ryzykował. Mogę ja oskakiwać, a ja... Jeden pierw musimy. Charyzmy. Mam podkę na armor. 12 stamina. I nie ma żadnego armora samuraja. Hellfire Bullet. 376.
Wyrazy w nazwie. 6 charyzmy. 1 potęgny armor. I żadnego samurajskiego armoru. No i mełk. Chcę, żeby miał usiłenie, to mogę go odpychać. Tylko, że trzeba by było zwiększenia remake'u. Poprzednim. Karl Arsen Raulus. Ok. 51 charyzmy. Nie ma speli. Wszystko samuraja. Jest to 51 charyzmy. To chyba. Brakuje. 413 wymaga. 196 zauważenia. No na razie to go nie odpłynę, więc. A nie razie. 413. Jakie mam procenty na trafienie? Ładnie, więc... Nie do prostu wiecza. Jeszcze jedna walka. Ale jednak te trzy walki się zwiedziły. Co mówiłem wtedy? Saturn Runder. Okej. Nie ma speli. I nie ma nic samuraja. Trzeci tych gościa nie ma. Jeden, cztery walki. Lois, Kandy, Stick. Ta część nazwy już była od któregoś gościa. Chyba dwa albo trzy walki wstecz. Ma najmniejszy patyk na armor. Nic samuraja. Kawalier to jest jakiś armor z tych pobocznych jest tych ludzi. Tego na armorze to są te najlepsze nalety. To poboczne to nie znam wszystkich teraz. To jest kawalier, to jest chyba chyba. Coś tam nie ma kawalier. Nie powiem co go. Jeśli jest sami przez sobie. Kupuję armę. Ten przedostatni. Następny armor będzie na 48 level. I to już będzie ostatni armor. Więc teraz kupuję wszystko. Automaton. Który to był... Nie mogę jeszcze sprawdzić, który to był armor kawalier. Nie? Ten. Ten przed... Ten przedostatni armor przed Crusaderem. Ale Automaton, Conqueror i Demon Platy. To są te dwa kompletnie armory przed Automatonem. To ogólnie to są takie rodzaje. Peasant, Kupturse, Brigand, Militia, Veteran, Hoplite, Swash, Buckler. Mam nadzieję, że
nie zanudzę odcinka przez to, że pokazuję, jakie są nazwy tych armorów. Retarius, Myrmidon, Legion, Warlord, Centurion, Knight, Paladin, Templar, Cavalier, Crusader, Avenger, Infernal, Samurai, Demon, Plate, Conqueror, Automaton i Champion. To są nazwy armorów w tej grze. Mam nadzieję, że nie zanudziłem przez to odcinka. Zapis. Dwa razy się zapisałem, bo nie trafiłem w przycisk, który jest wyjściem. A, no to jeszcze Gale'a kupię przed tym. Nie będę zastępował Gale'em tego potka, który został skradziony przez to jeszcze trzeci raz się zapiszę. Sir Belgrave w tym odcinku. Samurai, Crusader, Cavalier to jest ten armor przed Crusaderem. Conqueror to jest ten przed Automatonem. No i Cavalier, to już mówiłem o nim. Ogólnie 26 minut, więc mam nadzieję, że się będzie podobał, tak? 26 minut, to jest 2, 4, 7 minut. Porobimy jak porobimy 7. W sumie jest to pierwsze miejsce, więc to jedna kreseczka, jeżeli wychylimy jak się zdarzyło. Oni trzeba liczyć jakieś na trafienie? To spróbuję. O! 549 to jest lepszy dwa razy użyłem.
O, Briggs, Tudor. To jest już drugi przeciwnik. 21 charyzmy. Ma potka na życie. Nie będę już komentował tych armorów, po prostu. Ale nie widzę stąd, że nie może być tak na pewno. Tin Heart in Band. To jest już samuraj. Trzy charyzmy. No, wszystko ma samuraj. Samuraj. Ile mam? 40 minut, to spróbuję. Zobaczymy. Jakie mam damage? 177 mam maksymalne, 20 mam minimalne. Nie, nie ryzykuję. Zmieniam na mieczek. Nie wiem, co jest. Nie wiem, czy to jest. Hagar. Tysiąc dziewięćset HP. Chyba, że będę go. Jeden z drugiego pchnięcia. Drugie pchnięcie. Trzecie. Pięć razy go do pchnięcia. Sześć razy. Sześć razy go dotknąłem. Sześć razy go dotknąłem. Trzy hity razy go dotknąłem. Jeszcze dwa hity na ciebie. Szkoda, że cię nie zamierzyłem. Spróbuję się może raz strzelać. 80%, spróbuję. Nie trafiony. To zbiera pewno, by kolega nie poszedł. 76. I ja go rozstrzelę. 20, ładnie. Jeden dobieć mniej niż w poprzedniej walce. Jeszcze jeden hitek i wejście nie da. Ale za to chuj rozumiesz. Beowulf. Beowulf. Nie umiem tego przetłumaczyć, ale... Tego się chyba nie da przetłumaczyć, bo to jest jak... To dwa imiona w jednym razie. Warte same imiona w jednym razie. Przepraszam się z kaminy.
Tremendo. Sperakness, Benoit. Sperakness już był. Jako boss. Teraz jest się normalny człowiek. Oh!
серце, które вилече життя, а път, коли той дойде. Сет душ. Jeszcze trzech przeciwników. Ty się strzeliłeś mi się po mnie. Ja go zgejmuję i kupię. Kolejny gejt. Może trzeci gejt. Nie, nie lubię. Czwarty. Dobra, stracił staminę, więc mogę wyłączyć. Pomyliło się. Wszystkie gejli zbyt. Teraz ja już zrobię. To mi spowoduje, że utrata stamina, więc... Jeszcze jeden... Bóg. Away Eberhard jako szczery ostatni przeciwnik. Ten odcinek to bardzo idzie do 10 minut obejdzie. Teraz 75. Jeśli ten Simon da mi 8%, to będę mu wdzięczny. To nie będę miał jak mu być wdzięczny. Tylko po prostu go się zabiję. Pozwolę mu przejść arenę i przejść. Ale mi nie pochodzą, to jest wszelki przesądek. To takie żarty chwilę. Przejdzie arena. On ma... No, nie chybi do tego. To jest klucz. Po 573 życie mi zostaje. 20 mi przebija 3. Ja nie go zjadę. Ha! 80%? Tylko 7. Sir Belgrave. Boss dzisiejszego turnamentu. Okej. 30 charyzmy. Resztę statystyk możecie sami sobie przeczytać. Ghost Strike, Whirlwind, Boundless Energy. Czyli ma leczenie staminy i dwa możliwości ataku, z czego jeden jest jako duszkiem. W sensie z bliską mnie zaatakuje, będąc na dystans. Ma hełm, którego nie ma w zestawie armoru. No i Crusadery jako resztę armoru poza tarczą. No i ma jeszcze łuk. Ma ten sam łuk co ja. Noble Sir Belgrave is one of Dracondier's finest knights and as yet undefeated in single combat. Honorable to
are found. He is also a philosopher and a great military. I przetłumaczę ich z tego, co mam się zrobić. Ale skupmy się na walce. Myślę, że już serwis polegał. Ja dostaję ze strzały. Nie ma wyczerpanego nic zrobić. Tu będzie się trzy. Ale ten się będzie denerwował. Ale nie ma sensu ryzykować. Ja będę wypadł. Zakładę, że oni tam nie to 99. Chyba 36 stępa nie. Ostatnia. Ostatni atak. Może nie idę z 28, 43. 27 do zakupu. Blokował. Ja 49. To nie było. Czyli dłużej z tego. Chyba. Nie, on ma więcej. 36. 36. Nie, tak. Na 36 stręko, bo 49, 13 to jest 36. A na łuku system działa tak, że jest i każdy punkt strzępa to jest jeden dodatkowy dodatek, czyli na niektórym projekt jest dwa dodatkowe dodatki. Zblokował mnie. Chciał to dowieść. Mamy takie same łuki, więc... Zamroziło go. The Major z łuku. Wszystko się zgadza. Max damage bez nielicząc strzępa jest taki sam jak... No. U broni i łuku taki... No, taki sam damage jak na zeszłym pasie. Tak. Gladiator. Więc teraz zepsuję grę. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli chcecie, żebym na jakimś słabszym armorku zagrał... Pokazałem nazwę tego odcinka. To... Możecie mi to napisać, nie? Cześć, bo ja wymyślam teksty niepotrzebnie. Cześć. Do następnego odcinka. Subskrypcje pod kanałem. Subskrypcje kanału za się. Łapki w górę, jeśli się film podobał. Cześć. Okay.